Witam was serdecznie w nowym roku, w 41. już odcinku Drewnianych Poniedziałków, w którym dzisiaj w roli głównej jest cerkiew prawosławna. Najczęściej tutaj mówimy o cerkwiach grekokatolickich, a tutaj właśnie w Małopolsce mamy cerkiew drewnianą prawosławną pod wezwaniem Świętego Bazyla Wielkiego z początku XX wieku, z roku 1903, jedna z najmłodszych budowli drewnianych. W tej serii. Chyba najmłodsza spośród wymienianych tutaj omawianych budowli drewnianych sakralnych. Konieczna kojarzy się w prawnym i słuchaczom z, pewnie z przejściem granicznym z Słowacją. Tam można przekroczyć granicę z naszymi południowymi sąsiadami. Miejscowość leży w gminie Uście Gorlickie kilkanaście kilometrów od Gorlic. Jeżeli chodzi o zdjęcia, które mamy na dzisiejszej prezentacji, to po lewej stronie zdjęcie cerkwi jeszcze przed remontem, wykonana w roku 2003 w sierpniu, natomiast po prawej stronie mamy cerkiew już po remoncie, trochę inaczej wyglądająca, w już w XXI wieku, poświęcona cerkiew została ponownie w 21 lipca 2019 roku była ona remontowana w 1969 później w latach 1996-99 i tak jak już wspomniałem w XXI wieku właśnie do 2019 roku jest ona konstrukcji drzębowej orientowana składa się z trzech części, które widać na tych na obydwu zdjęciach bardzo dobrze w stylu łemkowskim zbudowana ale posiada mniejsze odnawy nawy prezbiterium, trójbocznie zamknięte z boku są dwie boczne zakrystie wieżę ma konstrukcji zrębowej w górnej części słupową, trójdzielną taką trochę nietypową jeżeli chodzi o budownictwo cerkiewne w Polsce jest ona zwieńczona cebulastym hełmem blaszanym. Budowla jest również kryta blachą. Tutaj to też jest na zdjęciu widoczne. Dach ma dwukalenicowy z ośmiobocznymi wieżyczkami. Wewnątrz mamy strop w postaci pozornego sklepienia kolebkowego. Oraz chór muzyczny, który jest wsparty na dwóch słupach w środku. Wewnątrz polichromia z 1938 roku, która przedstawia na stropie Niebo z gwiazdami. I we wnętrzu też bardzo ciekawy ikonostas z połowy XX wieku, który został sprowadzony z, prawdopodobnie z Drochobycza w 1912. Z początku XX wieku, powiedziałem połowy początku. Obok zaznaczona również jest dzwonica drewniana, zbudowana na pań kwadratu, która jest zwieńczona dachem namiotowym, kryta również blachą. Obok na, na uwagę zasługuje również cmentarz Łemkowski, oryginalny, który również jest obok kościoła umieszczony sama w, konieczna leży na, w górnym biegu rzeki Zdynia na, należy również jako parafia prawosławna do parafii w Zdyni wewnątrz bardzo ciekawy, oryginalny unikalny można powiedzieć w, w skali Polski schodkowy układ ikon, który widać na zdjęciu po lewej stronie na dole jeżeli chodzi o jej historię to wybudowano ją jako cerkiew grekokatolicką natomiast po akcji Wisła w 1947 większość mieszkańców została wysiedlona z koniecznej i ponownie w latach 1957-61 istniała tutaj parafia grekokatolicka ale jak to za czasów komunistycznych został aresztowany pop, który odprawiał nabożeństwa i cerkiew zamknięto. Ponownie w 29 lipca 1969 roku utworzono tutaj parafię Kościoła prawosławnego, która wcześniej była filialną parafią parafii w Zdyni również Kościoła prawosławnego. No, a jak już mówiłem, po remoncie gruntownym w 2019 roku arcybiskup Paisiusz, arcybiskup prawosławny, który oryginalnie się nazywa Piotr Martyniuk, poświęcił tą budowlę. Właśnie to mamy dzisiaj konieczną w naszych drewnianych poniedziałkach. Rozwiążemy zagadkę z ubiegłego tygodnia, czy z poprzednich dwóch tygodni, bo widzieliśmy się ostatnio jeszcze. W starym roku pytałem o nietoperza, który zamieszkuje celkę w Bukowcu. Ten, ten nietoperz się nazywa Podkowiec Mały. Najszybciej odpowiedziała: Magda z klasy 6, której punkt został przyznany. A dzisiejsza zagadka będzie dotyczyć kościoła prawosławnego, który, jak pewnie uważnie uczniowie nasi wiedzą,. Został założony w XI wieku, dokładnie w 1054, w którym miała miejsce schizma wschodnia, czyli utworzenie kościoła prawosławnego. Wiemy, że kościół prawosławny nie uznaje papieża, posiada swoją własną liturgię, własny ryt, no i oczywiście cerkwie. Różni się tym właśnie od kościoła grekokatolickiego, że prawosławni nie uznają papieża. W związku z tym uczestnictwo w nabożeństwach prawosławnych jest uznawane przez Kościół Katolicki za grzech śmiertelny. W odróżnieniu od np. uczestnictwa w nabożeństwach grekokatolickich, w których możemy swobodnie uczestniczyć i przyjmować nawet tą komunię pod obiema postaciami. Zagadka z tego tygodnia, z tego odcinka, będzie może dotyczyć pojęcia związanego z tym kościołem co to jest. Prosfora. Co to jest prosfora? Piszemy w wiadomości na adres mailowy marcin.smajdor.jce.edu.pl. Dziękuję za obejrzenie pierwszego odcinka w tym roku. Mam nadzieję, że one będą oprócz oczywiście przerw feryjnych, czy świątecznych, czy wakacyjnych, ukazywać się tak jak do tej pory co tydzień. No i zapraszam do subskrypcji. Do oglądania, do polubienia posta na Facebooku, do komentowania również można w, na naszym portalu Drewniane Poniedziałki w Również te komentarze uskutecznia. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Czy macie się ciepło?